Siemanko wszystkim, jestem Kasia, witam was w kolejnym dniu w Minecraft. Słuchajcie, dostałam wiadomość od Wojtka, że mam do niego bardzo pilnie przyjść. I nie wiem, czy chcę tego, bo ostatnio Wojtek i Palion mnie mega denerwują, są dla mnie strasznie niemili. Robią jakieś tortury na mnie. No jak widzicie, ja już praktycznie cała mam, nie wiem, jakoś się zmieniłam, ale szczerze podoba mi się to. Spoko wyglądam w tym zielonym i ten czarny też myślę, że mi pasuje. Mój domek wygląda coraz ładniej, jak widzicie, jest zielono-czarny. Naprawdę mi się podoba i w ogóle Wojanowice coraz bardziej mi się podobają. Ale już powiedzmy, że pójdę zobaczyć, co u Wojtka. Mam nadzieję, że nic mu nie grozi, że wszystko u niego ok. Po prostu sprawdzę, bo to nadal są moi przyjaciele, tylko po prostu nie wiem, czemu są dla mnie ostatnio bardzo niemili. No ale sprawdzimy, czego on ode mnie chce i po co mnie tak pilnie woła. Halo? Halo? Wojciechu? Halo, Kati? Gdzie jesteś? Kati? No? Musisz wejść do jednych z drzwi na końcu magazynu. Na końcu magazynu? Dobra, do których? Wybierz dobre drzwi. Prawo czy lewo? Wybieram prawo. O, dobrze wybrałam! Ej, dobrze wybrałam! Bo jestem praworęczna i zawsze wybieram prawo. Dobra. Kati, pokażę ci coś. Jesteś na to gotowa? Jesteś na to gotowa? Nie wiem, bo ostatnio jest między nami trochę dziwnie i ja nie wiem, czy w ogóle powinniśmy ze sobą rozmawiać. Nie. Musimy ze sobą rozmawiać. Patrz na to. Uwaga. No. BOOM! Co to jest? Pigman? No, Pigman mi tu wszedł do mojej tajnej bazy. To jest moja tajna baza tam. No zaraz go zabiję. Co ty? A ty jesteś dziwna! Czemu go zabiłaś? No bo to był Pigman, przecież on by mnie zabił. Nie, dopóki byś go nie odeżyła, to by cię nie zabił. Mam nadzieję, że to nie była świnka Halinka. Au! Kati, gdzie jesteś cały czas? Dobra, co chcesz, bo haker mnie szuka. Idę. Nie możesz iść do hakera. No muszę z nim pogadać, czego się do nie mnie możesz chce. Możesz do niego teraz iść. Ale dlaczego? Przecież ty, jak ty chcesz ze mną pogadać, to ja przychodzę i gadam, więc jak on chce no gadać, tak, to też ja mam, bo teraz musisz ze mną gadać, słuchaj. No super. Mam coś, co sprawi, że się lepiej poczujesz. Ale ja się bardzo dobrze czuję. Zobacz, jak dobrze wyglądam ale ostatnio. Ale wiem, ale zawsze możesz czuć się lepiej, prawda? No nie wiem, chyba ty mnie oszukujesz trochę. Zobacz, jak dobrze wyglądam, nie uważasz? Tak, pięknie wyglądasz, tak? To spójrz na siebie. Chyba no nie patrzyłaś na siebie w odbiciu. To cały czas patrzę i uważam, że coraz lepiej promieniuje, zielenieje i w ogóle, i po prostu Wojanowice coraz ładniejsze są. Ale nie wiem, o co wam chodzi, po prostu Kasia, zaakceptujcie, że zmienił mi się ulubiony kolor. Skończ gadać. Słuchaj, mam dla ciebie pewne pytanie. Musisz mi na nie odpowiedzieć. Czy kiedy z hakerem jeszcze, wiesz, byłaś starą Kati? Nie taką ze zmienioną, wiesz? Cały czas jestem tą samą Kati. Ale ze skinem innym, pamiętasz? No. No właśnie, to... Nie słuchaj, pamiętam właśnie za dużo. I w ogóle nie pamiętam niektórych osób i niektórych ale sytuacji. Ale ostatni moment. Czy pamiętasz, jak zakładałaś zbrojkę jakąś, którą dał ci haker? Nie. Na przykład, nie wiem, mówił, że była super fajna i musisz ją założyć. No, coś było chyba. On nawet mi ostatnio mówił, że przecież jakby mnie nie lubił, to by mi nie dał zbrojki. Widzisz? Nederowej. Czy ta zbrojka była zielono-czarna? Nie, była nederowa. No ja mam w sumie, ją mogę założyć. To nie ta zbrojka! Aha, no to nie. To nie ta. Chodzi mi o zieloną czarną. Ale to było, tą zbrojkę dostałaś przed czy po twojej zmianie? Przed. I to pamiętasz, a nie pamiętasz zielono-czarnej? Nie pamiętam takiej zbrojki. Aha. Wiesz co, ja ogólnie najczęściej jak zapominałam czegoś, to albo wpadałam do jakiegoś miejsca dziwnego. O, haker tu idzie. Dobra. Wojan, Kati, gdzie jesteście? Haker, tutaj. Tu jest. O, widzę cię. Siemano. Cześć, Kati. Haker, co ty tutaj robisz? No co, bijesz? Nie bijcie się, nie bijcie się. Dobrze. Ty wołałeś mi czy coś, bo chciałeś coś ode mnie, tak? Tak, to jest podejrzane. Co chcesz zrobić, Kati? Nie no, ja nie tylko rozumiesz, gadam że z nim. Przecież my se tylko gadamy. Czy ty naprawdę musisz być wszędzie i zawsze przeszkadzać? To nie jest tylko gadanie. Co ty robisz? Co ty rozwalasz mi? Zrób czarno-zielone. No nie rób! No o, będzie kurde. Ładniej, serio, Wojtek, będzie ładniej. Ale ty jesteś szpagaciarzem! Ale czemu? Nie bij Kati. Wychodzę stąd. Nie! Proszę wyjść z mojego domu. Ja też? Tak. O nie, bo przyprowadziłaś tego debina. No to musimy odejść. A ty, co on od ciebie chciał? No nic nie chciał, chciał pogadać, tylko ty przylazłeś, to może już idź sobie. Haker, dasz nam spokój, widzisz, że nawet Kati nie chce z tobą gadać.
Nie rozumiem cię, Kati, dlaczego jesteś taka agresywna? No bo chciał pogadać, no tak jak ty byś chciał pogadać, to też by przyszła bez Wojtka, nie? No to samo, jak ktoś nie ma rozumiesz prywatne sprawy. Ale dobra, w sumie, co masz do ukrycia przed hakerem? On w sumie nic ci nie zrobi. Ale przecież nic nie miałem do ukrycia, coś ci powiedziałem, nic ci nie powiedziałem. Nie, no właśnie nic mi nie powiedziałeś, ale może, możesz mówić przy nim w sumie. Kati, powiedz prawdę. Tak, no to ja bym chciał, słuchaj, prawdę. Haker. Chciałem, przeprowadziłem Kati, bo chciałem powiedzieć, że bardzo ładnie wygląda w obecnym skinie. Na pewno nie tak jestem głupi. Na pewno tak nie chciałeś. Serio, powiedzieć. On mówił coś, że spoko wyglądam, coś tak pamiętam, no. Mówiłem tak. No? Na pewno. No. Nie wierzę ci i tak, Kati. Zostaw go, musimy porozmawiać. Dobra, to umówmy się tak, że ja przyjdę dopiero tam za, nie wiem, za kilka godzin i porozmawiamy, dobra? Czekam na ciebie. Dobra. Trzymaj się z dala od Wojana. On ma złe zamiary. Co za debil. Ma złe zamiary? Wow! Czemu on zawsze tak wychodzi? No świetnie mi konia zabija. Ja nie mogę. Ja pierdzielę, uzdrów go jakoś. Pszenicę potrzebuję. Masz? Nie, Kati, już patrz. Wyzdrowiał. Kati, słuchaj. Słucham. Nie mogę ci tego powiedzieć tutaj. Musimy pójść do... na szpitala. To będzie dobre miejsce. Do szpitala? I co tam się stanie? Tak. Będzie wyjaśnij mi w końcu, o co dochodzi, bo ja nie rozumiem. Mam za tobą chodzić. Chodź do szpitala, chodź do szpitala. A ty mi nic nie mówisz. Mówisz najpierw, że brzydko wyglądam, później przy hakerze, że ładnie wyglądam, widzicie? To jest dopiero szpagat, normalnie. Kati, ty nie wiesz, ale co ja wiem. Że co? Widziałem hakera, widziałem co zrobił. O nie. O nie. Widziałem co zrobił haker. Widziałem to. Co zrobił haker? Umieścił zbroję opętaną u siebie w domu. Co? Ja nic nie rozumiem. Jak dla mnie to haker jest spoko, on nic złego nie robi na Wojanowicach i jest. Nie, on wziął zbrojkę, widziałem jego zbrojkę zielono-czarną w jego domu z napisem opętanie.exe. I on pewnie chciał, żebyś założyła tą zbrojkę, żeby zmieniła się już na zawsze. Co? No, i wiesz co ja zrobiłem? Ja zrobiłem odpowiednik tej zbrojki, ale taki, który będzie lepszy. Czyli nazywa co? Nazywa się... uzdrowienie.exe. Czyli ty znowu mówisz, że jestem jakaś chora. No po prostu nie, ja nie wytrzymam. Bierzesz mnie znowu do szpitala. Mówisz, że coś jest ze mną nie tak. Przecież wszystko Kati, jest okej. Ale jak założysz tą zbrojkę, to sama zobaczysz, że wszystko się zmieni. Wszystko się zmieni. Ale wszystko jest okej, naprawdę. Na lepsze. Wszystko będzie bardziej jeszcze ale teraz jest zielone. Lepiej. Wszystko będzie bardziej zielone i czarne? Tak, tak. Serio? Super, tak, no. No nie wiem, bym musiała się zastanowić, ale wiesz to... co, bo to jest właśnie o to chodzi. Ta zbrojka jest różowa, bo ty nie lubisz tego koloru, no ale właśnie to chodzi o to... co? Słuchaj, to chodzi o to, żeby... Nie, ja nie ubiorę tego, to jest różowe. Bo jak nie ubierzesz, to nie będzie więcej zielonego na Wojanowicach. Ale coś mi tu nie gra trochę, w sensie, że co, że to jest różowe, ale będę widzieć na zielono, czarno. Zobacz. Wow! Tak. Co się dzieje? Nie wiem, patrz. O nie, to leci. Tylko nie mów nic o tym hakerowi, bo on nie będzie chciał. I wtedy nie będzie zielonych Wojanowic i koniec będzie. Dobra, to co mam robić? Ty, haker, co ty znowu tutaj robisz? To wy tutaj robicie w szpitalu. Kati, w tej chwili wytłumacz się, co z tym człowiekiem tutaj robisz. Bo ostatnio zachorowała mi świnka. I nie wiem, co się z nią stało dalej, bo przyprowadzili ją do szpitala. Ja też tam byłam. I mieliśmy ją leczyć razem. Ale nie ma już tej świnki. Albo uciekła, wyzdrowiała i uciekła, albo po prostu rip świnka. Tak. Jak się nazywało? Stefan. Wow! Oto nowa świnka. Stefan powrócił. Kati, ale... No właśnie. O nie! Stefan. No. Zabiłaś Stefana. O nie. O nie, no kurde. I brawo, Kati. Ej, zginę. Zginęłam. Wow. Widzisz, haker, zabiłeś Kati. Kati, nie powinnaś się nie zadawać z hakerem. Widzisz, co on ci robi? Zły wpływ ma na ciebie. Sama to teraz widziałaś, dosłownie przed chwilą. Zabił cię, to przez niego zginęłaś. No niby to nie było fajne, to było średnie. No właśnie. A ty mówisz, że haker jest taki fajny i w ogóle, a sama widzisz, co robi. No, haker, to nie było miłe, zabiłeś mnie świnkami. Nie, zbyt długo jesteście razem. Wojan cię jakoś opętuje.
Nie podoba mi się to. Co wy macie z tym słowem opętuje? Ja nie rozumiem po prostu. Nic mnie tutaj nie opętuje. Wracamy, Kati. Nie, ja idę sama. Nie możesz przebywać ani minuty dłużej z tym człowiekiem. Kati, musisz ją założyć, musisz ją założyć. Musisz ją założyć, naprawdę, zobacz, trzymaj. Słyszysz mnie, Kati? Tak, słyszę, no. Wracamy, razem. Zaraz. Muszę jeszcze coś powiedzieć Wojtkowi. O, założyłaś, pięknie. Lepiej się czujesz? Nie. Musisz całą. No nie teraz, wiem, boję się. Co ty masz na sobie? Co całą załóż, całą! Uciekam stąd! Całą załóż! No dobra, zakładam, nie bij mi, nie! Co ja, nie, ja się boję trochę. Jeszcze główka, jeszcze głowa! Nie, ja uciekam stąd, ja nie wiem, co ja robię. Muszę się ukryć, dobra, tu się ukryję. No jeszcze głowa, Kati, i będziesz, no co? Będziesz cała! Co cała? Opętana przez ciebie? No nie ruszaj się! Weź tu za... Głowa. O nie, tego się nie da rozwalić. Okay. Kati, załóż po prostu jeszcze tylko głowę. Ostatnia czemu on jest prosta. Zły w ogóle? Co się dzieje? Powiedzieli, że będę widziała na zielono-czarno, a teraz chyba trochę szpagat. No bo nie masz całej założonej, Kati, załóż całą. Ja się boję, widzowie, co mam zrobić. Załóż całą. Nie, bo... Dobra, idzie tu ostatnia haker. Ostatnia szansa. Kati, dawaj, załóż tylko głowę, jeszcze boję będzie się. Koniec. Na pewno? Będzie koniec, naprawdę. Zobaczysz dobra, wszystko w zielonych ci, ale kolorach. Jeśli coś mi się stanie, to będzie twoja wina. No okej. Dawaj, dobra, bo już haker idzie, szybko. Wracaj. Zakładam, uwaga. 3, 4. Co się stało? O, co się stało? Zadziałało, Kati, to ty? Ej, co jest grane? Kati, masz włosy normalne, dobra. Cześć. Wyłaź stąd, weź się podbuduj. Jak to się stało? Ej, co się ze mną działo? Jak to było czujesz? Dziwne. Jak ej, czujesz? Haker! Ło! To jest. Ej, zaraz. Znowu nie lubię hakera. Nie. Super! Nie. Jak ty wyglądasz? O, ja Kati. Cię kręcę, już się przestraszyłam. Kati, wracaj tutaj. I moja nowice są nadal obrzydliwie zielono-czarne. Oj, nie, pięknie. Co ty mówisz? Dlaczego masz różową zbroję na sobie? Ej, różowy jest kozacki kolor, naprawdę, uwielbiam nie. Różowy. Udało się wydać. Co Kati. Było grane, ja nie wiem, ludzie, ja miałam jakąś... Nie wiem, coś mi się stało w mózgu. No co nie. Ty, haker... Jak to? Zdejmij tą zbroję. Nie, na szczęście. Po raz kolejny wygrana. Na szczęście Wojtek mi pomógł. No nie wytrzymam, po prostu ja lubiłam zielony i czarny kolor, tak? Tak, to była tragedia. Na hakera i mówiła, że ej, haker jest fajny. Po jego stronie, że on jest fajny? Tak. Ja nie mogę. Stało. Coś mi odbiło. Nie dało się tego słuchać, Kati, nie dało się. No ja też bym tego nie dała rady słuchać. O nie, haker jest zły. Kati, co sądzisz o kolorze zielonym i czarnym? No jest obrzydliwy, właśnie mówiłam, że bojanowice są fatalne. Jak to wygląda w ogóle? O kurczę, patrz jak on się wkurza, uciekamy Kati, uciekamy. Dobra, idziemy do ciebie do domku, chodź. Nie, nie do mojego domku, przecież to będzie ostatnie miejsce, zniszczy mi cały dom. Co to jest, kurde? Ewakuacja, Kati, ewakuacja. Ile tego tu? Dobra, ja się schowam w jakimś domku. Po prostu się schowam. Nie odpuszczę ci tego. O nie. O, one rozwalają bojanowice! O nie, co mamy robić? Da się je pokonać? Da się, ja ich z łuku będę walił. Dobra, a ja poczekam, może. Co ty zrobiłaś najlepszego? O nie, haker jest haker? Mega zły. Ale to jest okropnie, ja nie mogę, jak mi się mogło to podobać w ogóle? Masakra, to jest tragedia. Ej, dajesz radę? Miałem o, takie wielkie rozumiem. Plany wobec ciebie. Jest, rozwaliłem. Co wybrałaś? Dobra, tu jestem, po prawej, po lewej. Tutaj. Nie po raz kolejny próbowałeś opętać Kati. I wiesz co? I ci się po raz kolejny nie udało. Dobra. Idę na swoim. Chodź się, gdzieś schowamy Wojtek, bo ja nie chcę już go widzieć. On jest okropny. Ewakuacja. Jak mogłeś mnie w ogóle tak opętać? Jak ja mogłam być przeciwko nim? Przecież oni mi pomagają cały czas, a ty? Ty jesteś... Nie wierzę w to. Brzydki i śmierdzisz. Dobra, jak idziemy. Mogłeś masz drogę? Mam... O nie! No. Uważaj. Nigdzie nie odlecicie. Uważaj. Wiem. Uważaj. On mnie zabije za... Dobra, biorę te fajerwerki i spróbuję jakoś... Uciekaj. Ej, dobra, Proszę. Miałam jednak jakieś fajerwerki. O nie. Widzowie, nie mogę tego złapać. Uciekaj. Skoczę sobie. Szybko pogoni cię. Goni mnie? No jest za tobą. Haker. No daj mi spokój. Dobra, widzowie, trzymajcie się. Ja spróbuję mu jakoś uciec. O, może teraz skoczę.
Dobra, spada widzowie, trzymajcie się. Widzimy się już w kolejnym filmiku. Ja jestem już w końcu solą i uwielbiam różowy. Buziaki dla was. Pa, pa.